Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziełach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 237. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 144, wersety od 9 do 15. Boże, pieśń nową będę Ci śpiewał, grać Ci będę na harfie dziesięciostrunnej. Ty królom dajesz zwycięstwo, ty wyzwoliłeś sługę twego Dawida. Odmiecza złego mnie wybaw i uwolnij z rąk cudzoziemców, tych, których usta na wiatr rzucają słowa, a których prawica krzywo przysięga. Daj pomyślność synom naszym jak roślinom rozrastającym się w czasie swej młodości. Niech będą córki nasze na modłe różnych kolumn, Rzeźbione jak kolumny świątyni. Niech pełne będą nasze spichlerze, zasobne we wszelkie plony. Niech trzody nasze po tysiąc kroć płodne, na polach naszych mnożą się tysiącami. Niech nasze zwierzęta będą dorodne. Niech się nie przydarza wypadek czy ucieczka ani lament na naszych ulicach. Szczęśliwy lud, któremu tak się wiedzie, szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan. W rozdziałach od 16 do 18 Księgi Przysłów znajdziemy mądrościowe porady dotyczące życia, władzy i relacji międzyludzkich. Teksty te podkreślają znaczenie Bożego prowadzenia w podejmowaniu decyzji oraz uczciwości i sprawiedliwości jako kluczowych cech mądrego człowieka. Zawierają przestrogi przed pychą, złymi wyborami i błędami w relacjach z innymi, zachęcając do życia w harmonii z Bożymi zasadami, co prowadzi do prawdziwego sukcesu i błogosławieństwa. Człowiecze są zamysły serca, odpowiedź języka od Pana. Wszystkie drogi człowieka są czyste w jego oczach, lecz Pan osądza duchy. Powiesz Panu swą sprawę, a spełnią się Twoje zamiary. Wszystko celowo uczynił Pan, także grzesznika na dzień nieszczęścia. Obrzydły Panu każdy wyniosłego serca, z pewnością nie ujdzie on kary. Miłość i wierność gładzą grzechy, a bojaźń Pańska od zła odwraca. Gdy drogi człowieka są Panu miłe, pojedna on z nim nawet wrogów. Lepiej mieć mało sprawością, niż wielkie zyski z bezprawiem. Serce człowieka obmyśla drogi, lecz Pan umacnia jego krok. Na wargach królewskich wyrocznia, w wyroku usta jego nie błądzą. Waga i szala zgodna z prawem należą do Pana, jego dziełem ciężarki w worku. Obrzydliwością u królów działanie bezbożne. Bo tron ich opiera się na prawości. Prawe usta są miłe królowi, Kocha on mówiących uczciwie. Gniew króla zwiastunem śmierci uśmierza go człowiek rozumny. W pogodnym obliczu króla jest życie, a życzliwość jak chmura deszczowa. Co lepsze od złota? Nabycie mądrości raczej mieć rozsądek niż srebro. Odwrócenie się od zła jest ścieżką prawych. Kto czuwa nad swą drogą, strzeże duszy. Duma zapowiada ruinę. Duch wyniosły poprzedza upadek. Lepszy duch uniżony z ubogimi, niż dzielący łupy z wyniosłymi. Dobro znajdzie, kto zważa na słowo. Kto Panu zaufał, jest szczęśliwy. Kto w sercu mądry, zwie się rozumnym. Słodycz warg pomnaża pouczenie. Rozsądek źródłem życia tych, co go mają, karcenie głupich jest głupotą. Serce mądre czyni usta rozważnymi, i pouczenie mnoży na wargach. Przyjemne słowa są plastrem miodu, słodyczą dla duszy, lekiem dla kości. Jest droga, co komuś wydaje się słuszna, lecz są to w końcu drogi śmierci. Głód robotnika skłania do pracy, bo usta zmuszają go. Człowiek nikczemny zło drąży, jakby mu ogień płonął na ustach. Człowiek przewrotny wznieca kłótnie, plotkarz odpycha przyjaciela. Gwałtownik zwodzi bliźniego, prowadzi go na drogę niedobrą. Kto oczy mruży, obmyśla przewrotność, kto wargi zagryza, zło postanowił. Siwy włos ozdobną koroną do znalezienia na drodze prawości. Cierpliwy jest lepszy niż siłacz, opanowany niż zdobywca grodu. Między fałdy sukni wrzuca się losy, lecz od pana pochodzi rozstrzygnięcie. Lepszy kęs chleba w spokoju niż dom pełen biesiad kłótliwych. Sługa rozsądny weźmie górę nad synem zhańbionym i z braćmi posiądzie dziedzictwo. Dla srebra tygiel, dla złota piec, dla serc probierzem jest pan. Złoczyńca zwraca uwagę na zgubne wargi. Nieszczery słucha szkodliwego języka. Kto drwi z ubogiego, znieważa jego stwórcę. Kto cieszy się z klęski, nie jest bez winy. Koroną starców, synowie synów, a chlubą synów, ojcowie. Nie przystoi prostakowi napuszona mowa tym bardziej możnemu wargi kłamliwe. W oczach posiadacza dar kamieniem szczęścia, gdziekolwiek się zwróci, ma powodzenie. Cudzą przewinę taj, kto szuka przyjaźni. kto sprawę rozgłasza, odpycha przyjaciela. Nagana głębiej poruszy rozsądnego niż nierozumnego stobatów. Z pewnością przekorny zła szuka, poślą mu okrutnego zwiastuna. Raczej spotkać niedźwiedzicę co dzieci straciła, niż nierozumnego w jego głupocie. Kto złem za dobro płaci, temu zło nie ustąpi z domu. Kłótnie zaczynać to dać upust wodzie, nim spór wybuchnie, uciekaj. Kto bezbożnego uwalnia i kto skazuje prawego, obydwaj są obrazą dla Pana. Po co pieniądze w rękach nierozumnego, by kupić mądrości? Brak mu rozumu. Przyjaciel kocha w każdym czasie, ale brat się rodzi w nieszczęściu. Nierozumny jest, kto daje porękę, lub przysięgą ręczy za bliźniego. Kto lubi przewinę, lubi i kłótnie. Kto bramę podwyższa, szuka upadku. Szczęścia nie zazna serce przewrotne. W nieszczęście wpada nieszczery w języku. Kto rodzi głupca, to na własne zmartwienie. Nie cieszy się Ojciec nicponia. Radość serca wychodzi na zdrowie, duch przygnębiony wysusza kości. Występny wyjmuje dar z za nadrza, by ścieżki prawa naginać. Przed rozsądnego obliczem jest mądrość, lecz oczy nierozsądnego na krańcach świata. Zmartwieniem Ojca Syn Nierozumny, goryczą dla swojej matki. Dla prawego i kara grzywny niedobra. Bezprawiem jest chłostać szlachetnych. Wiedzę posiadł, kto w słowach oszczędny, kto spokojnego ducha jest roztropny. I głupi, gdy milczy, uchodzi za mądrego, gdy wargi zamyka za rozumnego. Samolub idzie za wygodą i z każdą radą wojuje. Nierozumny nie ma upodobania w rozwadze, tylko w ujawnieniu swej myśli. W ślad za bezbożnym idzie pogarda. Nikczemności towarzyszy niesława. Słowa ust ludzkich są głęboką wodą, rwącym potokiem jest źródło mądrości. Niedobrze jest popierać winnego, krzywdząc niewinnego w sądzie. Wargi niemądrego prowadzą do kłótni, jego usta wołają o Usta nierozumnego są jego zgubą, a wargi pułapką na jego życie. Słowa krętacza są smacznym kąskiem, zapadają do głębin wnętrza. I ten, co w pracy jest opieszały, staje się bratem niszczyciela. Potężną wieżą jest imię pana, bezpiecznie się chroni tam prawy. Majątek bogacza jest miastem warownym, niezdobytym murem w jego mniemaniu. Przed upadkiem serce ludzkie się wynosi, lecz pokora poprzedza szacunek. Kto odpowiada za nim wysłucha, dla takiego głupota i hańba. Duch ludzki przetrzyma chorobę, lecz kto poddźwignie złamanego ducha. Serce rozumne zdobywa wiedzę, a ucho mądrych poszukuje wiedzy. Dar człowieka poszerza przestrzeń i toruje drogę do możnych. Pierwszy zdaje się mieć rację, lecz przyszedł przeciwnik i zdemaskował go. Losem załatwia się spory i rozdziela możnych przeciwników. Obrażony brat przewyższa moc grodu, spory są silne jak zawory twierdzy. Owocem ust nasyci się wnętrze, pożywi się plonami ust swoich. Życie i śmierć są w mocy języka, którzy się w nim lubują, spożyją jego owoc. Kto znalazł żonę, dobro znalazł i uzyskał upodobanie u Pana. Płaczliwie prosi ubogi, lecz bogacz twardo odpowiada. Ktoś ma bliskich, a popadnie w ruinę, lecz jest przyjaciel, co przylgnie nad brata. Rozdział trzeci Listu do Rzymian podkreśla, że wszyscy ludzie są grzeszni i potrzebują zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Paweł tłumaczy, że prawa nie można spełniać samodzielnie. Ale dzięki wierze w Chrystusa Boża Sprawiedliwość staje się dostępna dla wszystkich. Wskazuje na to, że zarówno Żydzi, jak i Poganie są usprawiedliwieni przez łaskę Bożą, a nie przez własne uczynki. Na czym więc polega wyższość Żyda i jaki pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Najpierw ten, że zostały im powierzone słowa Boże. Bo i cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni, to czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga? Żadną miarą. Bóg przecież musi okazać się prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamliwy, zgodnie z tym, co napisane. Abyś się okazał sprawiedliwy w słowach Twoich i odniósł zwycięstwo, kiedy Cię sądzą. Lecz jeśli nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje zagniewanie? Wyrażam się po ludzku: Żadną miarą, bo w takim razie jakże Bóg sądzić będzie ten świat? Ale jeżeli przez moje kłamstwo prawda Boża tym więcej się uwydatnia ku jego chwale, to jakim prawem jeszcze i ja mam być sądzony jako grzesznik? I czyż to znaczy, iż mamy czynić zło, aby stąd wynikło dobro? Jak nas niektórzy oczerniają, i jak nam zarzucają, że tak mówimy. Takich czeka sprawiedliwa kara. Cóż więc, czy mamy przewagę? Żadną miarą. Wykazaliśmy bowiem uprzednio, że i Żydzi, i Poganie są pod panowaniem grzechu, jak jest napisane. Nie ma sprawiedliwego nawet ani jednego. Nie ma rozumnego, nie ma kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli. Nie ma takiego, co dobrze czyni zgoła ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językiem swoim knują zdradę. Jad żmijowy pod ich wargami. Ich usta pełne są przekleństwa i goryczy. Ich nogi szybkie do rozlewu krwi. Zagłada i nędza są na ich drogach, droga pokoju jest im nieznana, bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami. A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy podlegają prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć, i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga, jako że dzięki uczynkom wymaganym przez prawo. Żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od prawa poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża dostępna przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą, bo nie ma tu różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania, dzięki wierze, mocą Jego krwi. Chciał przez to wykazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej, za dni cierpliwości Bożej, wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie jego sprawiedliwość i aby pokazać, że on sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który żyje dzięki wierze w Jezusa. Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona. Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie na podstawie wiary, niezależnie od pełnienia uczynków wymaganych przez prawo. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów, czy nie również i Pogan? Na pewno również i Pogan. Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwi obrzezanego przez wiarę, a nieobrzezanego dzięki wierze. Czy więc przez wiarę obalamy prawo? Żadną miarą, tylko prawo właściwie ustawiamy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.